dobry, gościolix.pl, a nawet goście, Asia Przesmycka i Wiktoria Bluszcz, TSP. Dzień dobry, witamy serdecznie. Rozwijcie skrót, TSP. The Secret Project. Okej, okay. Czyli będziemy mówić o waszych sekretnych projektach. Dokładnie. Dokładnie tak. Rozumiem, że rozmawiam teraz z ładniejszą częścią zespołu, bo chłopcy, to znaczy faceci zostali w domach, a wy jesteście tutaj na wizji, tak? Bo jest was piątka? Mhm, okej. Okay. Przedstawcie cały zespół, jeżeli mogę prosić. Skład naszego zespołu, oprócz nas dwóch wchodzi trzech chłopaków, tak jak powiedziałeś. Jest to perkusista, gitarzysta i klawiszowiec. Okej. Okay. A co robią teraz? Adam, klawiszowiec, na pewno jest w pracy jeszcze. Hubert, perkusista najmłodszy, na pewno śpi, bo on lubi jeszcze spać o takich porach. A Dawid, gitarzysta, nie wiadomo. Będziemy do nich dzwonić, spokojnie będą się nam pewnie pojawiać w międzyczasie, tak zwanym. Dobrze. The Secret Project, istniejecie już w sumie chyba od 2003 roku, tak? Ale teraz chyba tak... 13 właśnie, tak, was postarzałem trochę. Ale teraz zaczynacie bardzo poważnie wkraczać na rynek, że tak powiem, tak? Nareszcie. Wydajecie płytę. Tak. Opowiedzcie trochę o tej płycie. Co to jest za płyta, ile będzie miała kawałków, o czym? Co do ilości kawałków na płycie, to jeszcze nie jest pewne, ponieważ nagraliśmy więcej materiału niż zamierzamy dodać na płytę i teraz robimy taką selekcję, co będzie najlepiej brzmiało na tej płycie, bo po tak długim okresie nagrywania, bo my tą płytę nagrywamy już 5 lat, chcemy mieć pewność, że tam będą same perełki. Może być 7 piosenek, a może być 11 piosenek na płycie. To wszystko zależy, ale będą i angielskie, i polskie. Chociaż polskich miało w ogóle na początku nie być. Ja się bardzo cieszę, że będą polskie. To dobrze. A kto pisze teksty? Ja. Asia, okej. Okay. A powiedz mi, co cię inspiruje do pisania tekstów? Czy najpierw jest muzyka, czy najpierw jest świat, czy twoje przemyślenia, czy skąd czerpiesz inspirację? Nigdy nie jest tak, że najpierw jest muzyka, później tekst. To wszystko wychodzi w trakcie. Przeważnie inspirują mnie jakieś historie i to nie zawsze są jakieś tam moje przeżycia czy jakieś rzeczy, które mi się przydarzyły osobiście. Na płycie można znaleźć wątki różnych osób, różnych historii i fikcyjnych, i prawdziwych. Więc w sumie słuchając tej płyty, nie można zgadnąć, co jest prawdą, a co jest jakąś tam wymyśloną przeze mnie fikcją. Mhm. A co to jest za rodzaj muzyki? Taki alternatywny rock, czy to jest, jakbyście tak to określiły? Mhm. Tak, ale to wyszło dopiero w trakcie, jak robiliśmy całą płytę. My od samego początku nie zamierzaliśmy grać jakiegoś gatunku. My po prostu spotkaliśmy się i zaczęliśmy grać. A to, że z tego się zrobił taki rock, alternatywny, coś w tym stylu. My też lubimy grać ballady, jakieś akustyczne rzeczy, ale jednak ten rok od samego początku nas najbardziej ciągnęło i tak to już zostało. Mhm. A spotkaliście się w piątkę, rozumiem, że skład się pewnie zmieniał na przestrzeni danego czasu, ale spotkaliście się z zamiarem już zawiązania zespołu? Czy jak to było? Generalnie historia naszego zespołu jest długa i mocno zawiła, bo to było już 7 lat temu, kiedy każdy z nas miał jakieś tam swoje, że tak powiem, zajęcia i nagle wyszła jakaś propozycja, chyba wtedy jeszcze od nauczyciela ze szkoły, jeżeli dobrze pamiętam, żeby wszystkich nas połączyć. I powstał zespół, w którym było, nie wiem, 12 osób. No i w pewnym momencie doszło do takiej próby, na którą była tylko nasza początkowa czwórka. No i stwierdziliśmy, że jak już zaczęliśmy, jak już przyszliśmy, to sobie coś zagramy i no i tak powstał The Secret Project, bo okazało się, że to całkiem nieźle brzmi. Całkiem nieźle brzmi, ja słyszałem w internecie. Oczywiście odsyłamy Państwa do strony internetowej, do Facebooka, The Secret Project. Będziecie też pewnie tworzyli jakiś teledysk do jakiejś piosenki?
Tak, to jest aktualnie nasz najbardziej aktualny projekt i pracujemy nad tym ciężko, ponieważ już w przyszłym tygodniu jedziemy nagrywać nasz pierwszy teledysk. Będzie go można zobaczyć na jesień na pewno i waszą całą płytę, tak? Bo tak to wygląda, że wrzesień, październik, listopad to są takie miesiące, kiedy będzie się można spodziewać tej płyty. Nie. Około października będzie teledysk, a premiera płyty prawdopodobnie będzie około kwietnia, ponieważ premiera miała być już po wakacji, no ale ze względu na pandemię nam się wszystko przesunęło i musieliśmy odwołać wszystkie koncerty. Nie mogliśmy do końca zaplanować trasy, bo to wszystko było takie jeszcze niepewne i woleliśmy nie ryzykować. Dlatego stwierdziliśmy, że skoro i tak już tak długo robimy tą płytę, to te kilka miesięcy nic nie zmieni, a mamy niespodziankę właśnie przedpremierową. Będzie można słyszeć koncert akustyczny, który będzie się bardzo różnił od płyty, ale będą to dokładnie te same piosenki i mamy nadzieję, że trafimy tym do większości ludzi, że można będzie znaleźć i coś delikatnego, gdzie można usłyszeć, jak śpiewamy, ale potem będzie taka ciekawostka, żeby usłyszeć tą płytę, że jak to jest możliwe, że to jest całkowicie różne, że tu gramy rocka i choć są gitary, perkusja i my, a tu nagle jesteśmy całkiem innej odsłonie eleganckie ze skrzypcami i różnymi innymi. O, ja bardzo lubię takie koncerty, kiedy nagle się okazuje, że dany artysta tworzył w takim gatunku, a nagle przy towarzyszeniu orkiestry zupełnie inna aranżacja i zupełnie inny klimat. To też mnie zaskakuje. A wy macie jakieś takie muzyczne zaskoczenia na naszym polskim rynku? Albo jacyś wokaliści was zaskakują, albo zespoły, albo jakieś grupy? Tak muzycznie, czy macie jakichś takich artystów, którzy was zaskakują? Muzycznie ja nigdy nie słuchałam polskiej muzyki. Od początku to byli zagraniczni wykonawcy, ale osoba, która mnie strasznie zainspirowała, to był Krzysztof Zalewski. Tak, właśnie też chciałam o nim powiedzieć, że jak dla mnie to jest artysta polskiej sceny muzycznej, który naprawdę zrobił taki progres i który osiągnął w tak krótkim czasie takie rzeczy, że no, dla mnie to jest coś wspaniałego. Miałyśmy też okazję grać z nim praktycznie na tej samej scenie. Świetnie. I naprawdę wspaniały człowiek. Wspomniałaś o tym, że supportowałyście między innymi Krzysztofa Zalewskiego. Czy możecie się pochwalić jeszcze jakimiś innymi koncertami, w których no, braliście udział przed jakąś wielką gwiazdą? Ewa Farna na pewno była, zespół Wilki. A w Rzestu chyba supportowaliśmy oddział zamknięty? O. No tak, tak, tak. To wtedy był oddział zamknięty. Graliśmy też już kilka razy przed zespołem Tabu, no dużo tego było, no grając już tam te 6 lat, no to troszkę tego się nazbierało, no i fajnie było zobaczyć, jak wygląda koncert profesjonalny, jak to wszystko świetnie brzmi, no i z tego czerpać inspiracje. Zgadza się. A jakie macie plany na najbliższy rok i marzenia? Może niekoniecznie wasze takie osobiste, wasze zawodowe, ale może coś osobistego? Wkroczymy na taką pulę, na takie pole? Chcemy dokończyć nasz dom, ponieważ my przez cały okres trwania naszej muzycznej przygody my mieliśmy próby i spotykaliśmy się w ognisku pracy pozaszkolnej. I teraz zdecydowaliśmy się już w ogóle iść na całość i szukaliśmy miejsca na próby. No ale mieliśmy takie szczęście, że zamiast jednego pokoju mamy dom i teraz dzielnie go remontujemy. Tak, własnymi rękami. Własnymi. Super, no proszę. To niespotykane tak bardzo często. My i tak jesteśmy ze sobą bardzo blisko wszyscy i tak często się spotykamy, no i stwierdziliśmy, że no jak szaleć, to szaleć. Jak szaleć, to szaleć. Chciałabym powiedzieć, że u nas, w naszym zespole super jest to, że my jesteśmy paczką przyjaciół.
bo z tego, co się słyszy ogólnie na temat różnych zespołów, to bywają jakieś tam kłótnie, jakieś, nie wiem, jak to nazwać? No nie zawsze to jest przyjaźń, przeważnie to... Tak. U nas to jest po prostu przyjaźń, my jesteśmy bardziej nawet jak rodzina i dla nas próby to jest tak bardzo wyczekany czas w tygodniu. My uwielbiamy spędzać razem czas i wydaje mi się, że z tego też wynika to, że tak długo razem gramy i dalej nam się nie nudzi. Mhm. Super, że to powiedziałyście, bo często niestety nawet jest tak, że jakiś zespół to są przypadkowi ludzie po to, żeby stworzyć jakiś produkt i oni dopiero się poznają i tak naprawdę cały czas albo właśnie się kłócą, albo nie zgadzają w wielu kwestiach, czy w ogóle się nie przyjaźnią, nie chcą sobie pomagać, tak? Tylko tworzą jakiś produkt dość sztuczny, wykreowany przez kogoś. Mhm. My bardzo cieszyłyśmy się, jak od samego początku byliśmy ze sobą zżyci, mimo tego, że na przykład ja z Wiktorią na samym początku, my się bardzo nie lubiłyśmy. No to nawet sympatia nie była, koleżeństwo, nie. Odwrotnie. No a teraz to na przykład ja z Wiktorią, my jesteśmy cały czas razem, cały czas. Doszedł później do nas właśnie Hubert i Dawid i oni byli całkiem obcymi ludźmi dla nas. Myśmy ich tak jakby nie znali wcześniej, a się okazało, że pasują po prostu do nas idealnie i tego brakowało. Jeszcze zabawny fakt jest taki, że oni mieli przyjść tylko na chwilę i na zastępstwo, no ale jak już się poznaliśmy, no to już... To już zostali. Tak to jest w rodzinie, że później zostaje i się rodzina cieszy, że każdy jest. Powiedzcie, Wiktoria, powiedz coś miłego o Asi, a Asia o Wiktorii. Teraz sprawdzimy. A ile mamy czasu, bo... Okej, okay, niewiele, już się program kończy za chwilę. Wiesz, dla mnie Asia to jest mega... Nie, ja zacznę płakać zaraz jeszcze. Dla mnie Asia to jest taka osoba, z której naprawdę trzeba brać przykład, bo to, ile ona ogarnia, ile ona jest w stanie poświęcić i ile ona robi dla nas wszystkich, bo szczerze mówiąc, ona jest jakby najważniejszym filarem tego zespołu, ponieważ ona pisze piosenki, ona robi muzykę, my dorzucamy tam swoje aranżacje, no ale wiadomo, bez jej pracy no nie mielibyśmy za bardzo co robić. I dla mnie Asia jest w ogóle... Nie, ja nie bym mogła powiedzieć wszystko na jej. Dobrze, a teraz z drugiej strony, jak to wygląda? Z drugiej strony... No my jesteśmy papuszki nierozłączki i ja sobie na przykład nie wyobrażam życia bez Wiktorii, bo Wiktoria jest... Ona jest osobą, która potrafi na mnie wpłynąć w pozytywny sposób. Ja czasami mam strasznie głupie pomysły. I na początku my jesteśmy tak różne, że ona na początku tego nie rozumiała. I to takie było, no dziewczyno, masz coś z głową, a teraz jest tak, że ja jedę do Wiktorii, ja mówię, Wiki, no jest taki problem, a ona mówi albo, Asia, nie rób tego. I ona wie, kiedy mnie zatrzymać, ale ona też wie, kiedy dać mi kopa. No i wtedy na przykład stwierdzam, kręcimy teledysk, ale całkiem sami, nie bierzemy ze sobą nikogo, żadnego kamerzysty, nie bierzemy ze sobą nikogo od oświetlenia, wszystko robimy sami. No i Wiki w tym momencie stwierdza, okej, robimy, masz taki pomysł, on jest świetny, ja zrobię wszystko, żeby pomóc Ci go zrealizować. Super, czyli nie lecz, że remontujecie dom, to śpiewacie, muzykujecie, teledysk robicie same, albo sami w zespole. A powiedzcie mi jeszcze, czy znacie nasz region? Na zakończenie zapytam. Aż za dobre chyba. No. A gdzie bywacie? Ustroń, Wisła. Wisła, później Żywiec. To są takie rejony, do których my często wracamy, żeby odpocząć od wszystkiego, bo my też razem oczywiście odpoczywamy od wszystkiego. Jedziemy po prostu sobie na weekend, no i na przykład w Ustroniu wpadliśmy na pomysł teledysku. O, super, tak. Super. Dobrze, to w takim razie... Aha. Dobrze, słuchajcie, w takim razie ja nie mogę się doczekać teledysku, nie mogę się doczekać płyty. Miejmy nadzieję, że na wiosnę będą koncerty, lato i cały 2021 to będzie jedno wielkie pasmo koncertów. Tego Wam życzę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wiktoria,
Wiktoria Bluszcz, Jasia Przesmycka były naszymi gośćmi. Zespół The Secret Project PSP w internecie. Odsyłamy Państwa i życzymy miłego tygodnia. Tak jest. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.